Mówiąc o tych wskaźnikach referencyjnych, o wskaźnikach, o indeksach stóp procentowych, tak naprawdę często pojawia się też w literaturze temat zapewnienia ekwiwalentności ekonomicznej. Mówiąc o ekwiwalentności ekonomicznej, też z drugiej strony, patrząc na to, co się działo na rynkach zagranicznych, pojawił tam się również spread korygujący. Proszę powiedzieć, jak należy rozumieć tę ekwiwalentność ekonomiczną? Czym jest spread korygujący? Jaka jest jego funkcja? Jak on może być zastosowany? Ekwiwalentność ekonomiczna w takich najprostszym rozumieniu to jest zapewnienie, żeby po zmianie wskaźnika referencyjnego obie strony relacji bank-klient na przykład lub klient versus drugi klient, drugi partner biznesowy, żeby ta zmiana była neutralna ekonomicznie, żeby nikt na tej zmianie ani nie zarobił, ani nie stracił ponad dotychczasową wycenę jego pozycji, czy to na stopę procentową, czy choćby w relacji kredytowej. I tutaj pojawia się ten kredyt adjustment spread korygujący, który ma mieć wartość stałą, ma być wyliczany zgodnie z metodą ISDA i ma mieć wartość stałą. Jeżeli on jest wyliczony raz, to ma mieć już taką wartość i odnosić się do kontaktów. I tutaj właściwie zaczynają się schody, dlatego że wiemy doskonale, że różnica między na przykład WIBOR-em a WIRON-em nie jest stała w czasie, nie sprzyja temu otoczenie stóp procentowych, tak jak mówiłem. I sama konstrukcja stawek, a więc jedna stawka, jeżeli byśmy mieli stabilne otoczenie stóp procentowych, a więc nie wiem, stopy procentowe równe zero, można by było przyjąć i byłoby to bardzo prawdopodobne, że to jest stała różnica. Ale jeżeli mamy zmianę stóp procentowych i mamy jeden wskaźnik, zresztą o który tu było pytanie, jeden wskaźnik, który jest forward looking, a drugi, który jest backward looking, to więc jeden siłą rzeczy antycypuje zmiany stóp procentowych, drugi podąża za tym, co się wydarzyło. To powoduje, że ten spread korygujący, wyznaczony zgodnie z metodą ISDA, jako stała wartość, no, są w bieżących notowaniach WIBOR-u, WIRON-u różnice między tym spreadem, co powoduje, że wspomniana wcześniej ekwiwalencja ekonomiczna no może być zachwiana, ale to już jest kwestia do audytorów, którzy będą oceniali, czy te nowe wskaźniki, nowe spready korygujące, czy one będą spełniały to kryterium ekwiwalencji ekonomicznej. Jeszcze pewnie jedna rzecz, którą warto tutaj przy tej okazji dodać, te wskaźniki spreadu korygującego, czy spread korygujący jest elementem zapewniającym ekwiwalentność dla umów, które już są zawarte, które gdzieś tam się znajdują w tym portfelu historycznym. Natomiast to, czego pewnie ja bym się spodziewał, to to, że sama polityka banków dotycząca nowych produktów będzie inna niż to, co się do tej pory działo. Nie wiem, czy myśli pan, że te moje oczekiwania są rzeczywiście właściwe? No i jak taka polityka marżowa banków może się do nowego wskaźnika ułożyć, od czego to będzie zależne? Tak, rzeczywiście może się okazać, że ta polityka marżowa będzie różna. To jest związane i z całą polityką zabezpieczeń, i z kosztem pieniądza odzwierciedlanym przez wskaźnik WIRON. Wskaźnik WIRON prawdopodobnie będzie niżej niż systematycznie niż wskaźnik WIBOR. W dużym stopniu związane jest to z nadpłynnością sektora, więc są te czynniki, które w tym momencie obniżają WIRON, ale zwróćmy uwagę na też takie zachowanie WIRONu, który jest wskaźnikiem backward looking, w sytuacji obniżek stóp procentowych. No, wówczas może się okazać, że instytucje oferujące kredyty będą przez ten okres obniżek stóp procentowych beneficjentem tego wskaźnika. Sama marża, bo tutaj jest istotna kwestia, jakby co nazywamy marżą. Jeżeli uznajemy, że marża to jest ten
to są te punkty procentowe powyżej wskaźnik referencyjny, wcześniej WIBOR, wcześniej WIRON. No ona rzeczywiście będzie wyższa, bo WIRON jest niższy od WIBORu, a więc ktoś tak prymitywnie będzie chciał porównać, to zobaczy, że spread nad WIRON jest wyższy niż był nad WIBOR. To jest związane choćby z tym, że systematycznie no, WIRON będzie, powinien być niższy od WIBORu, ale to jest tylko pewna konwencja, dlatego że jakbyśmy chcieli zrozumieć, jak bank tworzy wynik, no to bank tworzy wynik marży depozytowej, marży kredytowej i prawdziwym kosztem pozyskania pieniądza dla banku, no to też nie jest WIRON.